Ale kurde, on ma takie małe felgi, jak to brzydko wygląda, no. Taki kibel, no daj spokój. Nie wiem, jaki wybrać ten kolor. Dobra, dajmy takie. Dajmy neony. Miętowa zieleń. Nie ma żadnych malowań. Dobra, otwieramy drzwi. Maska. Cyk. Bagażnik. Jaka buda wielka, nie? Bombay? Aha. Patrz. Można pousuwać drzwi nawet. Dobrze. Ja usuwam tę maskę z przodu. Ej, czekajcie, ja nie mogę stunigować fury, no co jest? Czekaj, bo próbuję powłączać jakieś światła, ale kierunkowskazy chyba nie działają. Dobra. Zmień na coś, czy możesz wyjechać na miasto. Drift klocek. Tak, to jest drift klocek. I teraz patrzcie na to. Oh yeah. Ale to będzie drezyna, człowieku. Ja pierniczę. Uwaga, kąt skrętu. Cyk. Jedziemy. Teraz to jest buda, nie? Jezu, straszne. Kurde, nie mogę stąd wyjechać. Nie zmieszczę się tu. Jaki to jest długi wóz. Chociaż raz w życiu mam coś długiego. Cyk. A, tu już jest wyjazd, tak? O. Wszystko driftem, nie? Nie można inaczej jeździć. Tylko drift. Wygląda, jakby spadł z 10 piętra. Co? Czemu? Komuś chyba drogę zajechałem. Ziomeczki, uważajcie. Ja tutaj ledwo co się mieszczę na drodze. Dobra. O, wiem, gdzie pojedziemy. Tu jest jeden taki parking. Ale tamto już się w ogóle chyba nie zmieszczę. Zobaczymy. Przed chwilą jechałem bardzo małym samochodem, a teraz taki karawan wielki, kurde. Gdzie ja nim na większości zakrętów nie mogę się zmieścić. Ale dobra, no. W końcu jak jest się królem driftu, to trzeba na wszystkim driftować, tak?
Nie tylko tymi dobrymi autami. Dobra, gdzie jest ten parking? Czekaj. Tu jest jakiś parking, ale to chyba nie ten. Z tego to nawet chyba nie ma wyjazdu. Takim autem to szpan na dzielni, nie? Tu możemy zlot zrobić. Paczek zaparkował, kurde. O, ktoś Subaru ma. Fajnie. Oh shit! Przesterowałem. No, to jest, ja mówię wam, to jest karawan, kurde. Się nigdzie nie idzie zmieścić nim. A wy mi każecie, weź Lucek jakieś Volvo, no i co, i wziąłem i teraz nie mogę driftować prawie, że. Dobra. Gdzie jest ten taki fajny parking? Tam był jeden, tylko mówię, ja chyba będę musiał zmienić auto, żeby tam wjechać. No, czekaj, to nie tu. Gdzie się na niego wjeżdżało? Muszę sobie przypomnieć. Był taki parking, gdzie się... Gdzie był taki fajny ślimak, jak się do góry jechało takim ślimakiem, jak w Tokyo Drift, nie? Gdzieś tu był wjazd na niego. Jakiegoś vana na drift. No kurde, dopiero taką kolumbrynę wziąłem do tego driftu, a teraz każesz mi jakiegoś vana wziąć. Ej. To było, to się tak w taką uliczkę tu wjeżdżało. Właśnie tak myślę, gdzie to było? Mówiłem, żebyś wziął Bentleya. Bentleye mają na 4 koła napęd. Chociaż tutaj już Subaru jeździ, więc wszystko jedno. Na Grove Street jest wielki... O, to tutaj jest! Patrz! To jest mały parking tutaj, tu jest bardzo ciasno, taki japoński. Ale tu jest takie, zobacz. O! I to, tutaj można fajnie podliftować ten kawałek. O ten mi chodziło właśnie. Ja spróbuję w drugą stronę, tylko niech wszyscy przejadą. Nie, ja myślałem, że to więcej tutaj tego ślimaka jest. Ale musi być jakiś ślimakowy gdzieś parking. Ja pamiętam, że coś takiego było w GTA. Jest rozjazd taki. Tam przy Grove Street parking. Dawa jakieś Lambo. Dobra. A tutaj jakiś jest, ale nie ma nic ciekawego do driftu. Gdzieś był taki parking, pamiętam. To się jechało takim ślimakiem do góry. Dyf. Już mam dosyć tego Volvo, nigdzie nie mogę się zmieścić. Dobra. No i co? Próbuję sobie przypomnieć, jak macie jakieś sugestie, gdzie to może być, dawaj superkę. Ja wiem, Supra już mi się tak przejadła trochę, czas na zmianę.
No, definitywnie, czas na zmianę furii. Bugatti tu nie ma chyba. Dobra, czas na zmianę fury w końcu. Zobaczmy. Volvo była, co to jest? Aha, to są te... Te z gry normalne, nie? Hyundai, Ford, Audi... Infiniti... Lada, Mazda... Mazd jest sporo. Mercedesy już patrzyliśmy i nie było tam nic ciekawego. Porsche jest tylko jedno. Toyoty. Subaru, Volkswagen. Wszystkie z napędem naprzód. Kurde no. Może Lexus. Tutaj już ludzie Supry mają, zobaczcie. Ładę. Subaru BRZ? Zobaczymy. Nie ma BRZ. Jest GT tylko jakieś. Ale Toyota GT83 jest na pewno, więc... Wszystko jedno, nie? No jest tego, o tutaj jest, GT86. To będzie to. Ale ja bym chciał mieć coś takiego, wiesz... taką upalarkę, no. Kurde, muzyka mi się włączyła. Ja nie mogę, ta... Ach... Jak to wyłączyć, tą muzykę serwerową? Mitsubishi... A może to? To miałem ostatnio chyba. To jest dziesiątka GTO. Dziewiątka zwykła. Chyba Nissana wezmę jakiegoś. Takiego porobionego bardziej. O kurde. Co to jest? Ładę? A to? Nie, to mi się nie podoba. Wow, a to co to jest? Dobra, może być. Dziwnie wygląda, ale ja chyba to zaraz zrobię po swojemu. Dobra. Robimy to. Opcje... My chyba wszystkie samochody tutaj przejrzymy, tak coś czuję. Z wyglądu to nie ma co tunigować faktycznie, tak jak jest, jest ok. Dobra. O, ale fajne różowe. Dam sobie takie różowe. Cyk. Okej. Kolory. I tutaj musimy właśnie kolor zmienić. Bo taki czerwony, nie? Cukierkowa czerwień. O, shit! Przednie felgi i klatka bezpieczeństwa się koloruje. Tylne felgi pozostają takie, jakie były, nie? To dawaj. Metalowe. Taki metalowy kolor. Neony dawa. Ej, bo on już jest trochę w tym. W negatywie. Dobra. Teraz robimy właśnie negatyw jeszcze większy. O kurde.
Ja pierniczę. Je. Dobra. Jezu. No, to wygląda ciekawie, nie? Spoko. Patrzcie, ile ludzi tutaj jest. Wow. A bo oni jeszcze furki sobie kończą tuningować chyba. Ej, ta fura jest fajna. Passat! O Boże! Patrzcie, mamy Passata na tym serwerze. Passat B3. Ja pierniczę, zajebiście, nie? I różowe światła. Dobra. No na razie, Łukasz, fajnie, że wpadłeś. Ale super te światła wyglądają. Takie różowe, zajebiste są. O-o! Chyba mamy problem z teksturami. No nie! No dobra, naprawiły się chyba. Mam nadzieję. A taką fajną furę sobie zrobiłem. Jak będę tutaj wbijał, to będę wiedział, żeby tą Sylwię brać od razu. Bo ona jest genialna. Ej, chyba za dużo nas na serwer wbiło. Jak w jednym miejscu jest dużo samochodów, to się tekstury psują. Wow. Ale zajebista fura. Ej, ja jadę tam Jadę tam w góry chyba. Go na RP. Zaraz pójdziemy, Szczepa, na spokojnie. O. Na kanał? Jakąś gierę na kanał? Żeby przejść, tak? No, obecnie chciałem kontynuować te serie, które są takie. Planowałem przejść Subnautica na kanale. Dzięki za donate, oczywiście. Okej. Tak, chyba jest nas za dużo na serwerze. Jak się ludzki do mnie zbliżają, to mi tekstury znikają, kurde. Ale mimo to i tak fajnie można pograć. Dobra, jedziemy tutaj w góry. Zajebiście. Wow, ziom, uważaj! Zajebiste są te różowe światła. Fajnie. Dobra, jedziemy dalej.
Czy będzie film o omawianiu tego update'u z Forza Horizon 4? Myślę, że tak. Wszedł fajny driftowy update właśnie do Forzy. Dobra, tu. I jeszcze pojedziemy sobie tutaj. W lewo. Wow. Ej, super jest to auto. Ja następnym razem też będę chciał nim driftować. Może uda mi się jakoś się zapisać czy coś. O kurde. Tu trochę się zamuliło. Jadą. Genialnie to wygląda. O, wypadnę! Oh shit! Wypadek! Spadłem w kanionie. Ej, ja sobie zapiszę tą furkę. Okej. Nie wiem, czy to się zapisze w ogóle. Czy będę mógł sobie później wczytać? Mam nadzieję, że tak. O kurde, ile tu typa jest. Mi się drzwi urwały. Tam w ogóle jakiś konwój wielki pojechał. Może ich dogonię. Uwaga, Lucek wpadł w kanion. No. Ale się wydostałem jakoś, tylko drzwi straciłem. Musiałbym furę naprawić. Ej, nie dogoni ich, oni za szybcy są. Nice! Mogę tak bardziej po zewnętrznej polecieć, ale i tak wyszło fajnie. Co to za fura? Jaki wielki spoiler ma ziomek z przodu. O, przesterowałem. Jakie moje auto już stylane jest. Kurde, ile tu ludzi jest. O! Siema wszystkim, co dopiero wpadli na streamka.
Czekaj, bo chyba ich dogonię zaraz. Driftem, kurde, ich doganią. Jak oni popierniczają tam. Okej, okay, dogoniłem ich. To jest jakiś gang. Ale super to wygląda, te światła różowe, nie? Pięknie, kurde, tutaj ja rozumiem. Czekaj, tu się gdzieś zatrzymam. Będzie jakiś parking chyba na poboczu, nie? Zaraz. Genialna sprawa, kurde. Uff. Aż mi, kurde, uszy parują od dźwięku tego auta. Jeszcze nasłuchałem go. Poczekamy tu na resztę. Jaka fura z tyrana po tej jeździe tutaj, nie? Siema, Kacper. Supra, tutaj jakieś nowe Subaru chyba. No. Jadą tam. A tutaj sporo nagle osób się pojawiło w tym miejscu. To chyba ci, co w dokach są, to tutaj przyjechali. No w dokach już nikogo nie ma. Wszyscy tutaj są. Tutaj jeżdżą też furami. Chyba. Wypaszu, też jakiś konwój driftowy. Nie? Spoko. Tutaj jakieś driftery. Super to wygląda. Napraw furę. Właśnie nie, nie będę naprawiał, wiesz, to jest taki znak czasu. To jest taki, wiesz, że driftowałem tą furą już długo, nie? To jest takie moje trofeum teraz. Super.